Siema, tutaj Julius i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Terrarię, sezon drugi. Dzisiejszy odcinek zaczynam w menu głównym, ponieważ myślę, że powinniście wiedzieć, jeżeli nie wiecie, że ukazało się parę nowych update'ów. Od czasu, kiedy nagrywałem, mianowicie był update 1.2.0.2, który poprawiał kilka bugów. Dokładnie nie pamiętam, ile było, ponad 20. Potem był 1.2.0.3, który się ukazał. Kiedy się ukazał? 9 września bodajże. No i tam było dosyć sporo zmian. Doszło sporo nowych mebli. Mały balans w broniach i inne zmiany. I teraz jeszcze się ukazał z 1.2.0.3.1. Dokładnie nie wiem, co on zmienia. O ile pamiętam, to jakieś małe zmiany w multiplayerze tylko i to wszystko. Okej, chciałem wam tutaj tylko pokazać właśnie ten update. Jeszcze wam pokażę w opisie. Wrzucę linki, żebyście mogli obejrzeć mniej więcej, co tam się zmieniło. A zmieniło się... no dosyć sporo ważnych rzeczy. Ale okej. Zaczynajmy. Jedziemy dalej. Co my tam ostatnio zrobiliśmy? Muszę zobaczyć. A tak, już wiem. Zakończyłem poprzedni odcinek malowaniem domu, no i... przerwie między nagrywaniem sobie ukończenie. Muszę wam powiedzieć, że ta farba jest naprawdę niesamowita. Bardzo mi się podoba. I ona jest oczywiście sprzedawana od Paintera. Jeszcze raz wspomnę o tym. Jeszcze raz może przypomnę ogólnie NPC naszych kochanych merchant. Przybywa, gdy mam 50 srebrnych monetek. Diners przybywa, gdy mam jednego life crystala i go użyliśmy. Wiecie, te, które zwiększają na 20 HP. Demolicjonist przybywa, gdy mam jakiś ładunek wybuchowy przy sobie. No i Painter. I on przybywa, okazuje się, gdy mamy 3 lub 4 NPC, nie pamiętam dokładnie. Wystarczy, że mam 3 lub 4 i on będzie następny, prawdopodobnie, który przyjdzie. No i właśnie sprzedaję nam tą niesamowitą farbę. Właśnie pomalowałem sobie domek, fajnie, co? Może wam się nie podobać, no ale trudno. Trudno, taki mam gust. Okej, co tam było ostatnio? Tak, zwiedzaliśmy lodowe jaskinie. I zebrałem parę fajnych, rzadkich przedmiotów, chyba 4x8, jakie można znaleźć w lodowych skrzyniach. Co tu było? Ice Skates, Ice Blade, Ice Boomerang i chyba jeszcze Snowball Cannon. Gdzieś go tu mam, tak jest. No i jeszcze można było inne znaleźć. Ale myślę, że wystarczy 4x8, to bardzo fajny wynik. No i chciałem przejść teraz do Underground, do zwykłego Undergrounda, plastycznego. Żeby tam czegoś poszukać w skrzyniach. Ale nie wiem, czy to będzie konieczne, tam chyba jest 6 czy 7 jakichś rzadkich przedmiotów. Z czego większość już mam. Umbrella. Boomerang zwykły, ja mam już lepszy, Ice Boomerang. Aglet też tam był. Także, chyba praktycznie 1 czy 2 przedmioty, które bym chciał, są w tamtych skrzyniach. A więc pomyślałem, że tym razem udam się na pustynię i poszukam piramid, dokładnie, ponieważ tam można znaleźć jakieś fajne rzeczy. O ile mi się jakieś wygenerowały, bo jeżeli nie, no to mam pecha. A i właśnie, w update 1.2.0.3 pojawiły się nowe neutralne stworki, jak na przykład wiewióreczka i także inne. Jak mówiłem, sporo się pozmieniało. Takich małych detali, niekoniecznie jakieś nowe bronie czy coś, ale takie fajne małe detale, które cieszą oko. No to okej, ja myślę, przejdę się na pustynię i zobaczę, czy uda mi się coś znaleźć. Wyruszam. Okej, a więc dotarłem do pierwszej pustyni na moim świecie. I zobaczymy, czy uda mi się znaleźć jakąś piramidę, ponieważ one występują nieco poniżej poziomu piasku. No i okej, ja tutaj sobie pokopię chwilę. I może będę miał szczęście. Chociaż szansa na piramidę jest średnia, więc szczerze. Może się nie trafić. To chyba już widzę, że nie będzie. Już bym widział na pewno. A więc podziękuję. Mi się nie chce wierzyć. Jakby miał jakieś źródło światła lepsze albo coś. A nie tylko Ice Blade. To jest średnie źródło światła, szczerze mówiąc. Zaraz spojrzę na mapę, może będę widział.
Tak, tu mam jedną pustynię. Nie wiem, czy znajdę. To jest dżungla. Strasznie duża. Tu jest pustynia. To nie jest pustynia, to jest ocean. Mam tylko jedną pustynię? Nie, dwie. Trzy pustynie, okej. Cztery. Nieźle. Może coś będzie tutaj. Co to jest? Co to jest? Używa się do stworzenia różowej. Zaraz, co różowej? Farby oczywiście. Znaczy barwnika, no. Farby, ramy. Coś wątpię, czy ja znajdę. Przydałoby się znaleźć tę pustynię. Poszukam chwilę, może coś będzie. Pokopię. Okej, w takim razie lecimy na następną pustynię. Wow, ile ich tu jest? Nie, nie, wow. Nie wyrzucaj mnie tam. Powinienem sobie z nim poradzić. Tak myślę. Vertebry, tak, to muszę zbierać. Nie przyda. Deadwood rośnie w Crimsonie. Tak, wszystkie te materiały, takie jak na przykład Rotten Chunk, są teraz zamieniane właśnie na te materiały z Crimsonu. Waterbricho ma się właśnie zamieniać na Rotten Chunki. I nawet mam rację raczej. Zaraz. To co ja tu idę, jak tu nie ma żadnej pustyni? Idź w lewo. Ej, jeszcze przy okazji czekam na noc. Trzeba pokonać pierwszego bossa, czyli Eye of Cthulhu. Myślę, że dosyć łatwo pójdzie. No i myślę, po tym jednak pójdę do tego undergrounda. Chociaż na chwilę, na pół odcinka. Grimzonik. Dobra. Face Monster. Nie, dziękuję. Czekaj, ty upuszczasz to Vertebry. Jeżeli tak, no chyba nie. Ale mogę mieć pecha i nie trafiłem. No chodź tu. Wielki range ma ten puberek. Nie uciekaj. O matko. Serio, chodź tu. Nice, już następni lecą tam, widzę na mnie. Ale nie tym razem. Okej, tutaj spróbuję kopać. Może coś będzie. Dobra, idziemy dalej. No nie chcę mi się wierzyć, że nie trafiłem żadnej piramidy. Bo bez jaja. Serio? Żadnej piramidy bym nie miał. Może przy okazji jak tak wchodzę, to pójdę na sam kraniec mapy. Jeszcze nie byłem po lewej stronie. No nie byłem. To prawda. Może tam coś znajdę. Kto wie. Tak więc lecimy. Okej, gdzie jestem z powrotem? Zauważyłem coś bardzo interesującego.
Jak to się stało, że wcześniej nie widziałem tej skrzyni, jak tu przychodziłem? Throwing knives. Mogę się przydać w walce z Aethulu. Czemu nie? No dobra. Idziemy dalej. Okej, ludzie. Gnałem dungeona i zbliżam się do granicy powoli. Mam. Postaram się odkryć tę brakującą część. Jeżeli nie umrę, to zaraz. Nie wykituję. Postaram się zginąć. To by się udało. Znaczy nie powinienem. Teraz już. No spokojnie, powinienem przejść. Okej, okay, gdzie ja się wpierniczyłem? Dobra, jest okej. Okay. A woda. Myślałem, że jakieś obrażenia będą. Nie. Tutaj chyba umarłem ostatnio. Nie ma nagrobka. Tak, zniknął. Jednak znikają, jak zawsze. O matko. Okej. Dobra. Jest okej. Odejdź. Kurde, może tu będzie. Ta piramida wygląda jak teren, na którym by była. Serio. Ja nie wierzę, że na całej mapie nie będzie ani jednej. A już jest noc, fajnie. Zaraz wracam do domu. Trzeba pokonać ją w królu. Lecz mi stąd. No chyba. No nie wierzę, że nie będzie piramidy, bo tutaj wszyscy co. Wii. Jezus Maria. Chciałem powiedzieć Jezus Maria, ale dobra. Dwa rekiny. Wow. Jeszcze jeden. Co one tak się spawnią teraz? Kiedyś to musiałem się leczyć, żeby znaleźć się. Może tak się spawnią nagle. Chcę zobaczyć, co jest w skrzyni. Z oceanu. Może będzie coś fajnego. Parę rzadkich itemów też jest. Oha, Iceblade, ratujesz mi życie. Serio. Wszystko widzę, to muszę mieć glowsticków. Jest, jest. Lutal, oj, widziałem coś bardzo fajnego. Coś, co mi się przyda. Czy tam jest jakaś druga skrzynia może? Nie? Nie ma, szybko wracaj. O matko. I tak, znalazłem flipery, które pozwalają nam pływać spokojnie pod wodą. Dzięki ci. Okej, teraz szybko. Idziemy do merchanta. Kupujemy shurikeny, czy strzały. Trudno powiedzieć, 13. Dobra, kupię strzał. Nie, w sumie to po co mam kupować, skoro tyle tego jest. A może by takie prze... no dobra, czemu nie? Walić. Torcze. Kupię sobie, znaczy zrobię sobie nowe. No. Albo kupię, ale szkoda kasy. Fajnie. Okej, okay, a więc... A ja w królu przybywaj, ale zaraz, musi być trochę jaśniej. Nie będę go widział, dziada. Dobra, weźmy sobie tę gwiazdkę jeszcze. No i get over here. Dawaj, dziadu. Pokaż co masz, biorę cię na klatę. Gdzie jesteś? Jesteś. O, come on. Pokaż mi swoją siłę. Widzisz, jak twoje minionki giną, jak chcą. Za długo nie pożyjesz. Zastanawiam się, czemu wypuszcza materiał z korupcji coś skrimzony. Teoretycznie powinien ten skrimzony tym razem. Dobra. Ciekawe jak się bumerang będzie sprawował. Średnio. Może to dlatego, że był podpalony.
A rzeczywiście, jak nie jest podpalany, trochę więcej obrażeń. W sumie to ma sens. Atakuje kogoś podpalonego lodową bronią. To mniej zadaje, fajnie. No dobra. O matko. Dobra. Ile on tam ma? Dobra, już prawie połowę. Idzie dobrze. Dominuje tego pana. Dobra, zaraz połowa, druga faza. Jest. Ta trudniejsza teraz. A to nie powinien być problem. O matko. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Zaraz pada tutaj nawet. O matko, daj mi przejść. Dzięki. Nogi. Jeszcze trochę. No, dawaj, dawaj. Yes. Final blow. I tak jest, wypuszcza materiał z Crimsonu. O nazwie Crimtail. No i wiecie co? Zobaczmy, co mogę z tego zrobić. Oczywiście, sztabki. Z czterech jedna sztaba, no dłużej nie zrobię. Fajne materiały. I tak, co tu zrobić? Niezły mieczyk, to mi się podoba. Tak, co może być najsilniejsze na bossa z Crimsonu? Teraz się zastanawiam. Miecz czy łuk? Trudna decyzja. Kurczę. Miecz będę się chronił. Dobra, biorę miecz. Sorry Iceblade, ale zniżyłeś się. Chociaż niech zostanie na razie. Niech zostanie. No i tak, teraz powinna się wprowadzić do nas driada. Tak na nas sprzedaje nasionka. Między innymi. Ponieważ pokonaliśmy bossa, ona przychodzi, gdy pokonał chociaż jednego bossa. Mamy schowanie to wszystko, człowieku. O, ładnie się, podoba mi się, jak to się wszystko ładnie stakuje. To sobie schowamy ory. A tu Crimtail. Zaraz, nie. Tu Crimtail, tak jest. No i okej, tak jak mówiłem. Resztę odcinka, drugą połowę, poświęcimy sobie na bitwy w Undergroundzie, a więc... Gdzie tu pójdę zaraz? Ale myślę, że tu będzie dobrze. Tutaj albo tutaj. Też nie mogę znaleźć tej piramidy, trudno się mówi. No trudno. No, tak czy siak mapa ogarnięta. Wow, tutaj ładnie. Underground Ice odkryty, pięknie. Podoba mi się. No dobra, więc lecimy tutaj i będziemy kopać w dół. I zobaczymy, czy coś znajdę. A więc zaraz wracam. Spoko miecz. Okej, jestem z powrotem. Znalazłem coś bardzo fajnego, co wisiało tutaj właśnie, obok tego torcza. Co to jest? A, pomarańczowy barwnik możemy z tego zrobić, okej. Mamy już sporo tych materiałów. O matko. Nie wziąłem umbrelli. No rany, widzieliście, to znalazłem 5 gold coinów tutaj leżały, ale bajer. 5 gold coinów to prawie tyle, co znalazłem przez ten cały let's play. No nie no, może trochę mniej, no ale sporo. Nieźle. Okej, okay, więc kopię w dół i zobaczymy, czy coś znajdę. Idź stąd. Czekajcie. Okej. Okay. O matko, nie, czekajcie, wracam. Wracam, czekajcie. Ścinam drewno, robię torcze i potem dopiero pojawię się w tamtym momencie, czekajcie. Tutaj trzeba się przygotować. Okej, okay, wracam, bo wydaje mi się, że zaczyna się robić interesująco. O tak, zdecydowanie zaczyna się robić bardzo interesująco. Pokaż mi, co jest w tej złotej skrzynce. To jest złota skrzynka, niezwykła. Tak więc
szansa na znalezienie rzadkich itemów wzrasta. Może znalezienie ciekawszych itemów, niż jakby to była zwykła skrzynia. Zobaczmy. Extractinator! Zamienia Silt i Slash w coś bardzo przydatnego. O tak! I o ile pamiętam, zebrałem Slash z lodowego biomu, więc od razu wam zademonstruję to urządzenie, jak tylko wrócę do domu. O tak. I już chyba widziałem. Kolejny Light Crystal. To już będzie 340 HP. Jeszcze jeden, o tak. Jest dobrze. Podoba mi się ten underground, bardzo mi się podoba. Zdecydowanie. Aż sobie trzasnę screena. Life krystale, witam. 360, jeszcze tylko dwa life krystale zostały. I będę miał maksimum. Teoretycznie, ponieważ może co najmniej więcej. Tak jest, Terrarii 1-2, można mieć więcej niż 400 HP, ale nie chcę o tym mówić jeszcze. Tutaj coś widzę jest. Nie wiem, czy to używać, czy nie, bo się boję. Dobra, szybko mi spierdzielaj! O kurde, dostałem. Szczerze mówiąc, tego się spodziewałem. Albo na mnie spadnie kula, albo dostałem ze strzałki za tutaj, no ale wiedziałem, że nie umrę, mam dużo HP, więc mogę zaryskować. Iron. Na górze też by chyba minąłem. Chcę mieć iron na buty. Ponieważ oczywiście skrzaniłem crafting całego seta w poprzednim odcinku, więc teraz to trzeba nadrobić. Więcej ironu. Potrzebny jest iron. I tak wygląda na to, że w moim świecie copper zastępuje tin. Znaczy, co ja mówię. Tin zastępuje copper, a platyna zastępuje. Nie, co ja mówię, platyna? Czy to był tytan? Nie, tytan to będzie później, o czym ja mówię, to nie. Kurde, nie pamiętam, jak na to się nazywało, ale coś w stylu platyny. Platyna zastępuje złoto. Czyli srebro i żelazo zostaje u mnie. Okej. Okay. Jest fajnie. Teraz spokojnie. Ponieważ mogę się wymuszać dzięki moim flipperom. Jaki miałem bonus w ogóle? A plus 2% krytyczne uderzenia. Gdzie mi ty? Dostałem z niego miecza. Podoba mi się ten miecz. Krimzonowy. Idziemy tutaj. Zach, ten piach. Też potrafi przeszkadzać. Nie, w sumie jak mam ten ekstraktynator, to chyba znalazłem wszystko, co bym chciał w undergroundzie, naprawdę. Magic Mirror, Extractinator, Aglet, Hermes Boots, naprawdę, już mam wszystko, co bym chciał. Ale można jeszcze poszukać. Zawsze można coś znaleźć fajnego. Umbrelle też miałem mieć. Wcześniej nawet dwie. Więc spoko. Jest okej. Okay. No nie tu, matko boska, człowieku. No, dobrze. O to chodzi. Tylko teraz wejdź tam. Nice. Nice. Dobra, to nic nie ma, super. Nie chcę się zbierać tych linek. Kupi się nowe. Co to za strata. Jest srebro i żelazo. Okej, wydobywanie. Dobra, jeszcze chwilę tutaj pochodzimy, znaczy chwilę. Znając mnie to sporo. I wracamy. I myślę, kolejny odcinek zacznie znowu od rozbudowy domku. Ponieważ ci NPC muszą się gdzieś pomieścić. To jest 11. 1-2 jeszcze dodali 8 kolejnych, więc trzeba ich gdzieś pomieścić. O matko. Już mi stąd. Dobra. Nice. Idziemy dalej. No, znaczy jakieś skrzynki na pewno znajdę. Jest tu
Przekonany wręcz. Dobra, pewnie na buty już starczy. Pewnie tak. Co to, jakieś nowe dekoracje? Ja myślałem, że to jakiś silt. A to nie. No silt to oczywiście bloki, a nie cold web, czyli sieć. Widzę statuetkę. Nice. I kamień jest szlachetny. Tylko dwa, szkoda. No to mało. Imp. Statuetka impa. Szkoda, bo ona nic nie robi. Z tego co wiem. Szkoda. No doskoczysz tam, doskoczysz. To są materiały do wzięcia. To sporo nam. Oj, sporo. Oh, goodness. Nice. Jeszcze się okaże, że ze srebra mi starczy. Żeby zrobić ten pancerz. Było fajnie, zawsze coś. Zawsze lepsze. Ulepszenie. Lepsze ulepszenie, serio. Dobra. Brawo. Czy tutaj coś znajdę ciekawego, bo widzę tylko wodę. Iron, iron. Okej. Okay. Zdobędę tamten iron, czy nie? Zdobędę, na pewno. Okej. Okay. No, kończymy się możliwości. Nie chcę mi się znowu kopać na dół, rano. Może tu coś będzie. No, zobaczymy. O, świetny mi drogę. No, trafam, okej. Okay. Ile materiałów? A, na dole widziałem, że razem. Bo może coś jest nawet. No, możliwe. Dobra. Tak jest. Kolejna warstwa dungeona. Silniejsze potwory. Nie mam już glowsticków, serio. Czy tu jest platyna? Tak jest. Ja nic nie widzę, cholera. Serio nie ma żadnych glowsticków. Może to się przyda, ale jest słabe. Zwiększa widzenie w nocy. Jest jakoś słabo. Znaczy w nocy. Zwiększa widzenie ogólnie, gdy jest ciemno. Serio, nic nie widzę. Mamy platynę, która zastępuje golda. Fajnie. Ech, muszę zbierać w ciemnościach, nie lubię tego. Może znajdę drugiego Eye of Cthulhu. Może. To wtedy sobie zrobię ten łuk jeszcze. Na razie zbieramy materiały. Dużo materiału. Będą mi potrzebne. Nieźle. Co ja tu mam? Silver! 14 silver, no to w końcu naprawdę mi wystarcza ten silver, albo jeszcze tutaj jest chyba platyna czy silver. Cóż to, platyna, wow, ale mi się zebrało tych zasobów. Jeden koło drugiego leżą. No to będę przygotowany na Crimson. Zdecydowanie. Oj, będę. Chyba widzę silt tutaj, w sumie tutaj też.
sobie zbiorę, bo chyba ekstraktynator przerabia 3 bloki, żeby coś wypadło ciekawego. Okej. Idziemy stąd. Ile to tego jest? 3. Idealnie. Pokażę wam jednocześnie slash i seal. I widzę materiały. Kolejne. Ej, w końcu znowu mi zabraknie pochodni. Myślałem, że 99 wystarczy, ale kto wie. Coś wisi. No dobra. Jak ta mapka. Ale no, fajnie się to generuje wszystko. Podoba mi się. Nice. Widziałem szkieleta, w końcu jakiś szkielet. Yes. Znaczy w końcu chyba już widziałem jednego, czy nie? Nie wiem. O matka, szybko. Nie, co ty robisz? Szybko, jest. O, rany. Więcej materiału. To mi się podoba. Słyszę potwory wszędzie. Nie widzę nawet. Co ty tam robisz, stary? O, rany. Okej. Weźmy pańczynę, też będzie się przydać. Na pewno. Mat, myślałem, że to jest ram, mylą mi się. Po co ja wziąłem tutaj tą minę, skoro mam flipery? O ramy. Uuu, co to proszę państwa, co to nam wpadło? Depth meter. A, pokazuje głębokość. Tak jest, jak głęboko jesteśmy. Wypada z potworów, tak się okazuje. Bo o ile wiem, teraz nie można tego skraftować, tak jak w poprzednich wersjach. A mi tutaj wypadło z nietoperza. Nie wiem dokładnie z kogo to wypada. Ale jest ok. Mogę tam przejść, mogę. Zbieraj mi seal. Się przerobi. Coś fajnego. Nawet na kasę. Ale nie dużo chyba. Uch, ile silców. Teraz zbierać to wszystko, jakbym miał bomby. Mam bomby. Jest. No, to ładnie. Może coś z tego wyjdzie. Dawaj, rzucę. Yep. Jeszcze. Kurde, nie tu. No nie. Rany. Tutaj. Niszczcie mi to wszystko. Dobra. Jestem ślepy, ale okej. Coś poszło. Tak, zbieramy silt, dokładnie. Dużo siltów. O tak. O, ale będę miał materiałów. Z 3 siltów wypada jakiś drugi cel materiał. Tutaj już widzę sporo tego. Jeszcze slash. No to będzie nieźle, nieźle. Dobrze się przygotuję na Crimsona. W sumie to nawet teraz pewnie nie da radę. To możliwe, ale... lepiej niż pewność. Dawaj, Lina. Gdzie mogę iść? Nie wiem. Muszę zebrać te materiały tutaj. Platyną, bo szkoda mi nie wziąć. Oczywiście po ciemku muszę, no bo jak? Inaczej, o ram. Ja tam troszeczkę widzę, ale wy pewnie nic. Dobra. Ice Blade mi jakoś pomaga się ogarnąć. Nie, my tlenu nie mam. Nie, okej. Okay. Rany. Dobra, idź już stąd. Idź stąd i nie wracaj.
chociaż... Nie mam zdania. Chcę zebrać to żelazo. Nie mam tlenu, jak to się szybko kończy? Czemu? Kurde, nie patrzę. Dobra, walić to żelazo. Kiedy indziej? To będę. Idziemy tutaj. Jezu, nic nie widzę. Już jestem, jestem. Po co ja tu przyszedłem? Jak tu nic nie ma. Nie, no jest jednak. Ile silvera. Bombkę dobra. O tak, ładnie. I coś widziałem na dole od razu. Dalej jest kinia chyba. Nieźle. Nie, ładnie, mam silver. Ej, no powinno się stakować, no powinni to zrobić. Zasoby, żeby się stakowały, nie tylko do 99, co tak mało. Rady do powietrza. Uciekaj. Jak myślałem, że coś tam będzie. Mam glowstick, skąd? Nie, to chyba był mój ostatni glowstick. Dobra, nie mogę zrobić? Chyba nie. Nie za bardzo. Ech. Nic nie widać, nic. Zero. Oczywiście kończy mi się powietrze. Musiałeś tu stanąć, skurczybyku, i co? No i gdzie ja teraz mam iść? Dół. Okej, czemu nie? Tam. Jest, coś tam było. Coś tam było. Nic nie widzę. Kończy mi się powietrze, super. Czy można chcieć czegoś więcej? Ech. Dobra, już jestem. Jeszcze coś tam? No już. O matko, przyszedłem tu i nic nie ma. O nie, widziałem skrzynię. Jest dobrze. O, świetnie mi coś. Cholera jasna. Już mogę? Dzięki. Zaraz za nim wezmę. Mother Slime, gincie wszyscy. Flarga! No proszę. Szczerze mówiąc, to mi się bardzo przyda tutaj. Tak jest, mamy darmowe światło. Po prostu pistolet z flarą. Daje nam światło, super. Proszę. Chciałem światło, mam światło. Nice. Kolejny, jeden z rzadkich itemów. Kurde, nawet nie muszę tego używać. Mi szkoda, bo i tak się świeci broń. Dobra, tu nie wejdę. Jeszcze te flary zostają, fajnie. Czy ja tu coś znajdę? Nie wiem, weźmy tam to żelazo. Lepiej. Kurde, no nie podoba mi się, że zasoby się nie stakują. Tylko jest 99, no nie podoba mi się to. Mogliby to zmienić. Skoro nawalają tyle małych update'ów, to mogliby coś takiego poprawić. Czy będzie Halloween update? Właśnie. Halloween update, nowe potwory, nowe meble. Znowu na pewno, zdecydowanie. Nowe sety, fajne. Znaczy nie chodzi mi o zbroje, tylko takie
Vanity items, wiecie. Ubranka zwykła. Dobra, wiecie co? Kończymy chyba. Chyba tak. Co mnie bardzo interesuje? Jeszcze tam się przejdę. Może... To mnie bardzo interesuje. Nie, jeszcze nie poddam się, to łatwo. Tam się dostać najłatwiej. Chyba tędy raczej, no. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Większe potki znalazłem. Dobra, widzę, mam 100, 50 HP. Fajnie. Kurde, powietrze. Nice, zaraz będę miał glow sticki. No chodźcie, macie, z mojego miecza potężnego. Tu co się dzieje, jaka fajna ręka będzie. Tamtego sobie zabijmy. Tego pana. Bomba, właśnie, jeszcze między innymi bomby. Kurde, fajnie się to świeci wszystko. Dobra, to przesadziłem. Chociaż nie. Jest okej. O kurde. Jak to się świeci fajnie wszystko. Trochę mi to przypomina dżunglę. Ten teren. Chociaż czasem jestem właśnie... Czekajcie. Nie, nie jestem, to nie jest teren dżungli. O tak przypomina mi to fauna i flora. Fauna i flora. Widzę Crimtail, ale nie chcę go zbierać. Tak, nie mogę użyć kill-offu, ale mogę użyć bomb. Co prawda. Więc jest okej. Nice. Nic tu nie ma. Super. Nie chcę się zbierać tego Crimtail, serio. A w sumie to Arms Dealer powinien do nas przejść. On przychodzi, gdy mamy jakąś broń strzelniczą. Przecież miałem Snowball Cannona. I teraz Flare Gun, który też jest raczej broń strzelniczą. O Jezu. No serio nie... Połączyło się, what the fuck. Prosto w tamte rzuciłem, mi się nie połączyło, serio. O rany. O i tu mogę na tych? Stawiać? Na ścianach nie wiedziałem. Teraz mi to dopiero... Nie, zaraz to jest jakaś inna ściana w ogóle. Teraz tak widzę. Co ciekawe, czy ja mogę... No wydobyć raczej nie, ale zniszczyć tak. No kurde, nie wiedziałem. Czemu nie powiedzieliście, że mogę postawić na ścianę? Trzeba zrobić to trochę inaczej. Ninja style. Tam coś jest, czy niepotrzebnie? Niepotrzebnie tam sobie, jasne. Dobra, wiecie co, wystarczy tego dobrego. Wystarczy i tak dużo znalazłem tego wszystkiego. Okej, okay, pokaż co masz. No zaraz, co ja robię? Tutaj bierzesz to i masz. Ładnie. 15 trochę mało. Ale spokojnie, to tak te dwa. No, teamu nie zbierałem. Ale srebro. Tak jest. Kurde, w sumie to nie wiem czy robić te buty, bo jak starczy mi na srebrny set. Czekajcie. Quick stack. Pewnie, że mi starczy. To spokojnie. Jest, mam srebrny set. Nice.
3 defense. Bonus. 16 defense mam. Jest. Srebrny set. Dobra, tak, już zdecydowanie mogę iść do Crimsona. O tak. Ale może jeszcze jakieś wyposażenie ciekawe, co? Jakieś może bronie, nie wiem. Co ty myślicie? Cofajmy sobie kolejny. Już trzeci chyba nasz set, tak jest. Ekstraktinator właśnie, połóżmy to sobie. Zademonstruję wam działanie. Fajna maszynka. Jeszcze biorę slash, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie jest slash? Tu powinien być. Slash, slash, nie wiem jak to... Jest! Mam slash! Czekajcie, muszę to pochować wszystko. Rady. Tu mam tego staw. Dzięki, że mi zbierasz szybki guide. Miło z tej strony. Nie no, koniecznie muszę zrobić skrzynię w końcu. Patrzcie, już mam 19 złotych monet. Wow. Nieźle się dorobiłem. To wszystko chowam, bo ja lubię kolekcjonować, nie lubię sprzedawać. Takich rzeczy właśnie, jakaś zbyt. Tak. 19 złotych monet. Super po prostu. No i dobra, patrzcie teraz na magię. Jak to się robi? Ja nie wiem. A, tutaj stoimy i klikamy na to urządzenie. I patrzcie, że każdym razem dostajemy surowce. I teraz pach. Patrzcie, jak się wzbogaca. O tak. Nice, i slash, lecisz. Dobra, patrzcie. Dostałem sporo nowych. Gold dostałem, na... patrzcie, nawet copper i gold dostałem, który nie występuje na moim świecie. Team. Tungsten. Tungsten chyba zastępuje iron. Tungsten. Chyba tak. Albo silver, nie pamiętam. Chyba które. I patrzcie, tutaj mam kamień szlachetny, nowy kamień szlachetny, Amber chyba. Ile się nie mylę. O, lead. Lead zastępuje chyba żelazo, a tungsten silver. Patrzcie, wszystkie materiały mam tutaj, tutaj właśnie. Jak występują w tej wersji, te przed hardmodowe, to takie wiecie. Pierwsze underground nasze stare. Chyba trochę rubinów nawet dostałem, super. Kamień szlachetny w topaz wyszedł. No widzicie, fajna rzecz. Silvera dostałem. 6. No i super. Tak właśnie działa ekstraktynator. Fajnie, nie? Bardzo fajnie. Kurde, trzeba to wszystko pochować gdzieś. Serio. Gdzie ja to schowam? Weź mi to przetop. Każdy się przyda kawałek. Każda sztaba się przyda. Dzielimy się po pół sztabami. Jedna dla mnie, cztery dla siary. Kurde, gdzie ja to teraz schowam? Skończyło mi się miejsce, bo nie wierzę. Dawaj platynkę. Czy ja coś mogę zrobić z 19 sztuk? Pewnie, że tak. Ale nie dużo. Nie, miecz jest o wiele lepszy, wiadomo. Drewienko. Nic ciekawego. Okej, okay, może lepiej nie. 13. Wiecie co? Chyba jeszcze mi brakuje dwóch. Aby mógł stworzyć przedmiot do przywoływania bossa z Crimsona. Nice. Nieźle, co? O Jezus. Serio? Ja nie mam miejsca. Muszę kolejną skrzynię postawić. Nie, no ja muszę zrobić ten magazyn w końcu. Ale jeszcze nie teraz. Dobra, niech będzie depozyt, ale... To zabieram. Zaraz, grzybka to ja mogę gdzieś tam schować. Okej, gdzie są grzyby? Tu chyba. I tutaj jest miejsce. Miejsce. Wow. Platyna tam pójdzie. Okej. Okay. No i dobra, 30 bomb. O tak, bomby mi się przydadzą. To już je wernę. Co się ze mną dzieje? Rany. Wezmę je teraz, żeby nie zapomniał. Na następny odcinek.
Tungsten, lead tin, tin sobie wezmę. Bo tungstena i... Nie, zaraz, no tin, tin. Lidu i tungstena raczej nie znaję. Okej, czemu ja mam shackle? Tego raczej nie potrzebuję. Znowu. Sprzedać wodę na rąs? W sumie to jest od cholery. Będę żałował. Co to było? Czekajcie. O, teraz flary sprzedaję. Czemu wcześniej sprzedawam? Czemu się różni zwykła flara od tej niebieskiej? Myślę, że sprawdzę. A tak, ciekawie mi to. Nie wiem. Pewnie jakiś efekt dodatkowy musi być. Ale nieważne, tak czy siak, w tym odcinku to było na tyle. W kolejnym odcinku zacznę od rozbudowy domku, żeby więcej NPC przyszło. No i... będziemy lecieć do Crimsonu. Tak jest, a więc jak na razie to było na tyle. Siema!